Tradycyjny męski strój składa się z koszuli lnianej albo płóciennej, z obójkiem koło szyi i z rozcięciem. Dawniej oczywiście to nie było żadnych guzików, tylko było pęknięcie i dlatego były spinki przy szyi przypięte, żeby się koszula nie rozpinała. Natomiast no, to jest tradycyjny krój z taką żabką, do której się plisa cała chowie i wszystkie te ozdoby. No i koszula z karczkiem, czyli z takim przyramkiem tu. Szeroki rękaw z ćwiklami pod pachami wszytymi, żeby było luźniej. No i koszula cała jest luźnego typu. Natomiast tak, na koszulę Górol zakładał bruclik. Na Żywiecczyźnie są trzy rodzaje bruclików, trzy kolory. Czerwony, szafirowy, czyli w takim kolorze i ozdabiane są chwostami, oraz czarny lub granatowy, który nosili starsi gazdowie, ozdabiany czerwonymi chwostami, ale są również ozdabiane w kolorze, czyli jak był czarny, to mógł być już czarny chwost. Ciekawą rzeczą, która się nam zachowała i którą wytwarzamy tutaj, to są te guziki, czyli te guzy przy brusliku, one są jeszcze wytwarzane specjalnie na zamówienia do naszych strojów. Potem Górol ubierał oczywiście portki, czyli albo nogawice, sukna wałaskiego, to jest właśnie tradycyjny wzór, jakie są haftowane portki z krojem tak zwanym takim węgierskim, czyli z tym tutaj z lamówką na pośladkach. Były wszywane między, żeby się nie rozciągał materiał, były wszywane sukniane pasy, natomiast teraz haftujemy tutaj, przyszywamy sznurki, no i haftowane u dołu, to są wszystko ręczne hafty, haftowane kolorową włóczką, zwijaną sznureczkami skręcane, no i takim pompon chwost przyszywany i taka jakby lilijka mała haftowana w dwóch kolorach, to są podstawowe kolory.